Nareszcie długo czekaliśmy i mamy Jazda do Roboty, edycja 2019. Klaudia, czym się zajmujesz? Sprzedaję produkty. A w czym my możemy jako Pierwsza Zmiana Ci pomóc? W sprzedaży tych produktów. To jest 100 telefonów dziennie. Ja dzwonię o poranku, chętnie ich budzę, oni chętnie mnie słuchają i wtedy jak się obudzą, to więcej biorą. Witam serdecznie, Konrad Piwowarski. Ja dzwonię, żeby się spytać, czy nie potrzebuje Pani jakichś napojów, bo tutaj mamy bardzo dobrą ofertę, zwłaszcza na soki. Soki ostatnio nam bardzo dobrze się sprzedają i chciałem się spytać, czy Pani akurat nie potrzebuje. Dostaliśmy telefon, że sprzedaż firmy drastycznie spadła i musisz skończyć. Jesteśmy w urzędzie, będziemy składać wniosek o pracę tutaj. To podanie to musi chyba wójt rozpatrzyć, tak? Przepraszam, podanie jest w jednym egzemplarzu, odmowa. Marta, jak usłyszała, że przyjeżdżacie, powiedziała, że znalazła idealną robotę dla Was. Przyznaj się, zawsze chciałaś, żeby ktoś to zrobił za Ciebie. Marzyłam o tym po prostu. Dżdżownice wczoraj wrzucone świeżutkie, więc... Rozumiem, że teraz... Podlewamy. Ale co to? Tak, nie w jedno miejsce po całości, proszę. Słuchaj, złożyliśmy wniosek, a w zasadzie podanie o pracę dzisiaj tutaj. Czy podanie będzie przyjęte, czy nie? Akurat dla Was zrobimy wyjątek i od razu dekretujemy. Wchodzicie do urzędu i bawimy się dzisiaj razem. Jezus Maria. Bo ja słyszałam tyle o tej kawie z urzędu, że po prostu chciałam sobie zrobić i spróbować. To ja wracam do roboty w takim razie. U Ilony będziemy dmuchać balony. Chodźcie. Jazda do roboty. Może dać Ci pompkę. Poważnie? To tak ciężko idzie? No. Rozumiem, że tak łatwiej. Jazda do roboty! Jazda do roboty z Vox FM.